Witam na kanale Piłkarska 11. Dzisiaj porozmawiamy o transferach i występie polskiej reprezentacji na Euro U21 we Włoszech. Zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego transferu. Mats Hummels dołączy do Borussii za 38 milionów euro. 30-latek pomimo wieku prezentuje nadal solidny poziom. Myślę, że to pomoże Borussii w walce o mistrzostwo i dogonienia Bayernu. No to tyle. Kolejny transfer. Paweł Jaroszyński z Kiewo do Genoi za 4 miliony euro. Ten transfer jest wymuszony tym, że Kiewo spadło do Serie B, a Paweł na pewno nie prezentuje takiego poziomu tamtejszej ligi. No w sensie zaplecza Serie A. Dlatego Genoa gra w Serie A. Również w tym okienku transferowym dołączył Filip Jagiełło z Zagłębia Lubin. Więc będziemy mieli w byłym klubie Krzysztofa Piątka dwóch Polaków. James Rodriguez w poprzednim sezonie był wypożyczony z Realu do Bayernu. Bayern jednak nie chce go wykupić. A Real również nie chce, żeby reprezentował ich barw, więc zostanie wypożyczony najprawdopodobniej do Napoli. Polskim kibicom może się to nie podobać, ponieważ Piotr Zieliński gra na tej samej pozycji. Kolejny transfer. Plotka, przepraszam, teraz są plotki. De Ligt, piłkarz Ajaxu, był kapitanem w tym sezonie. 19-latek, bardzo utalentowany piłkarz. Mówi się o PSG i Juventusie, ale myślę, że bardziej by wybrał Juventus. Mówi się o około 70 milionów funtów. No to teraz przejdziemy sobie do Neymara. Neymar, bardzo nieudany transfer do PSG. Szejkowie pozwolili mu odejść, szejkowie nie są zadowoleni z tego transferu. Szejkowie sobie życzą 300 milionów euro. A Barcelona jest zainteresowana powrotem Neymara, ale mają inną propozycję. 100 milionów euro plus Umtiti i Coutinho. Myślę, że jednak do tego transferu nie dojdzie, ale wiele stron uważa, że coś jest na rzeczy. Przechodzimy do występu Polski U21. Reprezentacji Polski U21. Teraz sobie omówimy mecze. Zaczęliśmy od meczu Polska-Belgia. Zakończyło się to wynikiem 3-2. Później z Włochami było 1-0 dla Polski, a później niestety ulegliśmy Polska-Hiszpania 5-0. Niestety. Ale i tak uważam, że Polska zagrała bardzo dobrze na tych mistrzostwach, bo wiele źródeł podawało, że uważało, no po prostu, że zostanie Polska, no że pęknie, że będą pogromy. A jednak Polska dwa mecze wygrała, niestety nie wyszliśmy z grupy. Teraz chciałbym przejść do trzech piłkarzy, których według mnie będzie największa przyszłość z tej reprezentacji, którzy zagrali i którzy najlepiej się według mnie zaprezentowali. To najpierw Kamil Grabara, obecnie bramkarz Liverpoolu. Uważam, że w tym sezonie zostanie wypożyczony do solidnego klubu. Bo jednak Alisson mu nie da miejsca w bramce, ale myślę, że w przyszłości może być nawet pierwszym bramkarzem Liverpoolu. Zagrał bardzo dobry mistrzostwa Europy. Myślę, że gdyby został powołany, w sensie został powołany, ale nie pojechał Drągowski, to bym mówił o Drągowskim, ale jednak nie pojechał. A Grabara się zaprezentował z bardzo dobrej strony. Gdyby nie on, to myślę, że na pewno by był większy, większym wynikiem by się zakończyło starcie Polska-Hiszpania na korzyść Hiszpanów. Przejdźmy do kolejnego piłkarza. Christian Bielik. Jest to piłkarz Arsenalu.
Myślę, że Emery po takich dobrym euro powinien dać mu szansę. Dobrze wyprowadza piłkę, jest bardzo waleczny, strzelił aż 2 bramki. Przypomnę, to jest stoper. No i tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o Krystianie. Teraz trzeci, Żurkowski. Piłkarz Górnika Zabrze, w zasadzie już przychodzi do Fiorentiny. Świetna lewa noga, dobrze wyprowadza piłkę, środkowy pomocnik. Myślę, że jeszcze wskoczy na większy poziom. No to w tym filmiku to na tyle. Żegnam Was. Cześć. Film będzie w czwartek. Cześć.